Aplikacja mobilna i tani w produkcji tekturowy manekin to nowy pomysł łódzkich naukowców na skuteczną naukę pierwszej pomocy. Rozwiązanie wykorzystuje wbudowane w smartfona żyroskopy i akcelerometry. W czasie treningu smartfon umieszczony w specjalnie zaprojektowanym mocowaniu mierzy przyspieszenie, a algorytm wylicza siłę i częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej. Takie dwie informacje każdy użytkownik dostaje na bieżąco w trakcie testu, a po zakończeniu tego testu widzimy również analizę, kiedy, co zrobił dobrze lub co zrobił źle. Phantom to odpowiedź na potrzeby otoczenia. Wiele osób nigdy nie ćwiczyło resuscytacji na manekinie, a to właśnie praktyka czyni mistrza. Jeżeli przekazujemy studentowi bądź kursantowi wiedzę tylko za pomocą wykładu lub nawet pogadanki, on zapamięta tak naprawdę 4-15% z tej wiedzy. Natomiast jeżeli będzie ćwiczył te umiejętności na fantomie, będzie wyrabiał sobie pamięć mięśniową, to procent tej zapamiętanej wiedzy jest znacznie, znacznie większy, nawet powyżej 60%. Ćwiczenia na fantomie pozwalają wyeliminować błędy i dodać odwagi potencjalnym ratownikom. Bardzo często spotykamy się z tym, że nasi kursanci uciskają klatkę piersiową za słabo, bojąc się, że ucisną ją za mocno. Często spotykamy się też z tym, że studenci uciskają klatkę piersiową fantomów i człowieka po prostu za szybko. I w tym bardzo pomaga feedback w czasie rzeczywistym. Twórcy EcoCPR chcieliby trafić ze swoim rozwiązaniem do szkół, w których nauka pierwszej pomocy często ogranicza się do teorii i obejrzenia filmu o resuscytacji. Jeżeli mamy do dyspozycji manekiny, które kosztują kilkanaście tysięcy złotych czy kilka tysięcy złotych, to żadna szkoła nie pozwoli sobie na zakup, a przynajmniej jeżeli pozwoli sobie na zakup, to co najwyżej będzie to jeden manekin na całą szkołę. W momencie, kiedy będziemy mieli manekin EcoCPR, który jest zrobiony z papieru, z tektury, z preszpanu, ze sprężyn, czyli z materiałów, które są tanie, to szkoła zamiast kupować jednego drogiego manekina, może pozwolić sobie na zakup kilkunastu tańszych. Co to oznacza? Oznacza, że zajęcia mogą polegać na tym, że uczniowie wręcz będą konkurowali, kto lepiej resuscytuje manekina. EcoCPR to wspólny projekt Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych. Tekturowy fantom z aplikacją do resuscytacji zdobył już drugą nagrodę na Międzynarodowych Targach Wynalazczości IPTEX 2023. Aktualnie projekt jest w fazie rozwoju, a doskonaleniu aplikacji towarzyszy testowanie wytrzymałości manekina w laboratoriach Politechniki Łódzkiej. Do tej pory wytrzymał ponad 100 tysięcy uciśnięć.